Mamy nowy rok, więc 5 systemów, które jeszcze nie grałem, a chciałem zagrać. Mówiąc zagrać, mam na myśli poprowadzić jako mistrz gry albo zagrać jako gracz. 5 Stars Without Numbers. Od czasów gasnących słońc, szukam jakiegoś SF-owego systemu, który pozwoli mi poeksplorować bezmiar kosmosu. I z tego co sobie poczytałem o Stars Without Numbers, jest to właśnie bardzo dobry system do tego, żeby sobie wspólnie razem z mistrzem gry i graczami stworzyć kosmiczny sandbox i go poeksplorować. Ma on trochę magicznych twistów. Jestem bardzo podekscytowany. Mam nadzieję, że znajdę mistrza gry, który to prowadzi i sobie to u kogoś zagram. 4. Blades in the Dark. Osobiście nie znoszę indiasów, ale mam nadzieję, że ktoś mnie do nich przekona i mówiąc ktoś, mam na myśli ciebie, Tor. Jeżeli ty mi nie poprowadzisz dobrej sesji w Bladesey, to nikt tego nie zrobi. 3. Tales from the Loop. Ostatnimi czasy sporo nasłuchałem się na temat tego systemu, na temat tego, jak tam hula mechanika, jak jest zbudowany świat. Widziałem podręcznik, czytałem go troszkę i szczerze mówiąc jestem mocno zainteresowany, ale jeszcze nie miałem szansy w to zagrać. I powiem, że jest to system, w który w tym roku zarówno chciałbym zagrać, jak i chciałbym go zacząć prowadzić, ponieważ wydaje mi się, że będzie bardzo fajnym Dodatkiem do mojego arsenału, który już w tej chwili posiadam. Dwa, czwarta edycja kultu. Jako pół grzyb wychowywałem się na starych rpg herpegach, pośród których był kult, i pamiętam, że jak byłem młodszy, to graliśmy w niego trochę po kątach, bo uważaliśmy, że to jest zła gra, która sprowadzi na nas gniew naszych rodziców. Ale teraz już jestem starszy i wydaje mi się, że kult może być fajnym narzędziem, do tego, żeby Poeksplorować troszkę w swoją ciemną stronę i też zajrzeć pod tą kołderkę ludzkiego umysłu. Trochę zajrzałem w mechanikę, wydaje się być mocno odświeżona, ponieważ mechanika poprzedniego, tak naprawdę drugiej edycji kultu, w którą grałem, jest już naprawdę starą mechaniką z lat 90. Więc kto wie, zdobędziemy podręcznik, przeczytamy, z chęcią to poprowadzę, z chęcią również zagram. No i jeden, czwarta edycja Warhammera. To bardziej announcement niż yy, jakaś chęć, ponieważ podręcznik już przeczytałem. Muszę sobie zrobić teraz po zakończeniu Krwi Północy przerwę od Warhammera i w ogóle przerwę od fantazy, ale jak tylko znowu zachce mi się mrocznego świata niebezpiecznych przygód, to czwarta edycja Warhammera na stałe zagości do sesji, które mam w swoim kalendarzu. To było pięć systemów, w które jeszcze nie grałem, a chciałbym zagrać w tym roku, który właśnie nadszedł. A jakie są Wasze systemy, w które jeszcze nie graliście, ale chcielibyście spróbować? Wrzućcie w komentarze, pamiętajcie, żeby nas zasubskrybować, no i oczywiście oglądajcie kolejnego RPGowego Jaka.